20 lat minęło. Jak się po latach tu przyjeżdża, to widać gigantyczne zmiany. Wspomnienia i podsumowania. Dwie dekady Polski w Unii Europejskiej. Noga z gazu. Będziemy czuwać nad bezpieczeństwem, żeby każdy mógł dotrzeć bezpiecznie do celu. Wzmożone patrole na drogach. Pytania o dostępność tabletki dzień po. Doprowadza do przesunięcia w czasie bądź zablokowania owulacji. Apteki przygotowują się do wdrożenia pilotażowego programu antykoncepcji awaryjnej. 18.30 minęła. Błażej Karczmarczyk. Dzień dobry, zapraszam Państwa na główne wydanie zbliżeń. 40 miliardów złotych to kwota, jaką od początku naszej obecności w Unii Europejskiej otrzymały miasta i gminy w Kujawsko-Pomorskiem. Dzięki europejskiemu wsparciu udało się zrealizować w regionie kilkanaście tysięcy inwestycji. Nowe drogi, mosty, ożywienie gospodarcze czy odnowione zabytki. 20 lat zmieniło region. 20 lat temu Bydgoszcz była zupełnie innym miastem. Decydujący wpływ na zmiany miały pieniądze europejskie. Stare Miasto czy Wyspa Muńska i cała ta infrastruktura, z której można dzisiaj korzystać, a czego jeszcze 20 czy 30 lat temu nie było, i to jest niesamowity postęp. Jak się po latach tu przyjeżdża, to widać gigantyczne zmiany. Widać to nie tylko w centrum. Dokończenie trasy uniwersyteckiej pozwoliło stworzyć wygodne połączenie pomiędzy północną i południową częścią miasta. Powstał nowy wiadukt nad Aleją Jana Pawła II i zmodernizowano część ulicy Glinki. Unijne fundusze pokryły większość wydatków związanych z tą inwestycją. Zmienił się rynek w Fordonie, odnowiono kamienicę, powstało długo wyczekiwane nabrzeże. Trasa tramwajowa do Fordonu. Patrząc po tych setkach, milionach osób, które korzystają w ciągu roku, to niewątpliwie jest numer jeden. Tym bardziej, że jest to decyzja i związana też z ochroną środowiska, bo eliminuje znaczną część transportu samochodowego. Miasto już przygotowuje się do budowy linii tramwajowej z dworca PKP do ulicy Chodkiewicza i dalej do Ronda Fordońskiego. Jeżeli chodzi o obiekty sportowe, mi się wydaje, że powinny być bardziej rozbudowane, bo jednak i stadion Polonii potrzebuje więcej. I stadion Zawiszy. Od początku obecności w Unii Europejskiej Bydgoszcz zdobyła dofinansowanie o łącznej wartości ponad 3 miliardów złotych. Toruń najwięcej pieniędzy pozyskał z Funduszu Spójności na inwestycje środowiskowe, zrównoważony rozwój i transport. Zbudowano m.in. drugi most przez Wisłę. To prawie 0,5 miliarda złotych unijnego dofinansowania. Wybudowaliśmy przede wszystkim obiekt mostowy, ale też powstały wiadukty, estakady, tunele, drogi dojazdowe. Cały układ drogowy w ramach tej inwestycji został wybudowany. Unijne pieniądze zmieniły też komunikację publiczną w mieście. Jest nowoczesna, ekologiczna, dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przede wszystkim to budowa dwóch nowych linii tramwajowych. Pierwsza powstała na Uniwersytet, a druga w ubiegłym roku uroczyście otwarta linia tramwajowa na północ Torunia. To także budowa trzech stacji przesiadkowych. Wiele przystanków przebudowano, inwestowano w tabor, kupiono nowe tramwaje, zmodernizowano torowiska. Przez ostatnie 20 lat region kujawsko-pomorski otrzymał 40 miliardów złotych unijnego wsparcia. Zrealizowano za te pieniądze 17 tysięcy projektów, to nowe drogi, w tym drogi szybkiego ruchu, mosty, szkoły, przedszkola, transport publiczny, odnowione zabytki, nowoczesne szpitale czy gospodarka wodno-ściekowa. W całym regionie rozpoczyna się w środę świętowanie z okazji 20-lecia naszej obecności w strukturach Unii. W Bydgoszczy zaplanowano 1 maja wielki piknik na Wyspie Młyńskiej, który rozpocznie się o godzinie 11. Do 5 maja przewidziano wiele atrakcji. Kilkanaście wypadków, 10 osób rannych i 3, które straciły życie. Tak wygląda ostatnia doba na drogach regionu w policyjnych statystykach. Mundurowi i eksperci apelują o ostrożną jazdę. W czasie majówki na drogach będzie więcej patroli. Jedziemy sobie spokojnie, jest 26 km na godzinę. Hamowanie będzie odbywało się w systemie awaryjnym, czyli przy użyciu sprzęgła. Tutaj wszystko odbywa się w warunkach kontrolowanych. Kierowca ma możliwość sprawdzenia, jak wielkie znaczenie ma dostosowanie odpowiedniej prędkości do warunków atmosferycznych. Jedziemy troszeczkę szybciej, prędkość już jest 35 km na godzinę. Tu niestety doszło do kontaktu, doszło do najechania. Nie było możliwości nawet, żeby ominąć. Kierowca został zaskoczony.
Nie każdy jednak o tym pamięta, co potwierdzają ostatnie zdarzenia w regionie. Miejscowość Płocicz i tragiczny wypadek na drodze krajowej nr 25, czy droga ekspresowa S5 niedaleko Żnina i zderzenie auta osobowego ze stojącym na pasie awaryjnym pojazdem obsługi technicznej. Trwa czarna seria na drogach regionu. Przybywa interwencji służby, przybywa także osób poszkodowanych. Minionej doby strażacy usuwali skutki wypadków drogowych aż w 14 miejscach regionu. To naprawdę, naprawdę sporo. W tych wszystkich wypadkach aż 10 osób zostało rannych, a 3 osoby niestety poniosły śmierć. Prędkość, alkohol i brawura na drodze to zdaniem służby, ale i samych kierowców najczęstsze przyczyny niebezpiecznych zdarzeń. Wśród kierowców panuje powszechna tolerancja na agresję drogową. Więc ta wyrozumiałość jednego kierowcy do drugiego jest taka, powiedział, znikoma. Ktoś komuś zajeżdża specjalnie, nie chce puścić, a też zdarza się, że ktoś kogo wyprzedza i za chwilę skręca z drogi. Nie wiem, co zyskał. W związku z długim weekendem majowym na drogach tradycyjnie będzie więcej patroli policji. Mundurowi zbadają nie tylko stan techniczny pojazdów, ale także trzeźwość kierowców. Będzie też bardzo aktywna policyjna grupa Speed, będą wideorejestratory poruszały się po naszych drogach, będą policjanci na motocyklach, będą drony. Będziemy czuwać nad bezpieczeństwem, żeby każdy mógł dotrzeć bezpiecznie do celu. Według danych policji podczas ubiegłorocznej majówki na drogach regionu doszło do 13 wypadków, w których 2 osoby straciły życie, a 13 zostało rannych. Mundurowi zatrzymali także 141 kierujących będących pod wpływem alkoholu. Michał Górski, TVP3 Bydgoszcz. Apteki przygotowują się do wdrożenia pilotażowego programu antykoncepcji awaryjnej. Chodzi o poprawę dostępności do tzw. tabletki dzień po, w szczególności dla pacjentek między 15 a 18 rokiem życia. Receptę będzie wystawiał farmaceuta. Naczelna Izba Aptekarska rekomenduje farmaceutom, aby w przypadku pacjentek młodszych niż 18 lat wymagać zgody opiekuna prawnego, czyli najczęściej rodzica. Antykoncepcja awaryjna, czyli tak zwana tabletka dzień po, jest dostępna w aptekach od dawna dla pełnoletnich pacjentek. Teraz będą ją mogły kupić także te młodsze, które ukończyły 15 rok życia. Receptę na preparat wystawi farmaceuta. Sprzedaż leku osobie małoletniej poprzedzi wywiad. Na pewno będziemy pytały tutaj o to po prostu, czy nie ma jakichś przeciwwskazań, jakichś chorób związanych z, nie wiem, z krzepliwością na przykład pacjentki. Czy wcześniej nie było jakiejś antykoncepcji awaryjnej, kiedy ona była ostatnio na przykład używana, no bo to są też takie rzeczy, które nas interesują. Pacjentka będzie mogła skorzystać z takiej antykoncepcji nie częściej niż co 30 dni. W uzasadnionych przypadkach farmaceuta będzie mógł odmówić wydania preparatu. Czyli w sytuacjach, kiedy zastosowanie tego preparatu będzie nieefektywne lub niebezpieczne dla pacjentki, będzie mógł odmówić wydania takiego produktu i wystawienia takiej recepty i będzie zobligowany, żeby wysłać taką pacjentkę do lekarza. W aptekach są 2 rodzaje tego typu tabletek. Jedną można przyjąć 72 godziny po, a drugą do 5 dni, czyli to jest aż 120 godzin. Specjaliści podkreślają, że nie jest to preparat wczesnoporonny. Jak działa? On doprowadza do przesunięcia w czasie bądź zablokowania owulacji. Mamy wystarczającą ilość badań, żeby też uspokoić wszystkie osoby, które obawiały się, że może działać wczesnoporonnie, że on tak nie będzie działał. Lekarz zapewnia, że lek był dokładnie przebadany klinicznie i jest bezpieczny. Gdyby zdarzyło się, że pacjentka jest już w ciąży, to także nie spowoduje poronienia, nie doprowadzi do nieprawidłowości rozwojowych płodu. Naczelna Izba Aptekarska wydała komunikat do rozporządzenia ministra zdrowia, aby w przypadku pacjentek niepełnoletnich pytać jej opiekuna prawnego o zgodę na wydanie pigułki. To rekomendacja i to od farmaceuty zależy, czy będzie się do niej stosował. Nowe przepisy łatwiejszego dostępu do pigułki dzień po zaczną obowiązywać już 1 maja, jednak formalnie apteki będą do tego przygotowane dopiero w połowie miesiąca. Te, które zadeklarują udział w programie, będą musiały podpisać umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia i przygotować pomieszczenia, w których przeprowadzone zostaną wywiady z pacjentkami. Krystyna Rymaszewska, TVP3 Bydgoszcz. Przed nami długi majowy weekend. To oznacza, że wiele placówek medycznych w tym czasie będzie nieczynnych. W razie nagłego pogorszenia się stanu zdrowia należy skorzystać z dowolnego punktu udzielającego świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej możemy zgłaszać się w dni powszednie
poza godzinami pracy lekarza podstawowej opieki zdrowotnej od 18 do 8 rano dnia następnego, ale także całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy, weekendy oraz święta. Tutaj podczas wizyty lekarz wystawi nam w konieczności e-zwolnienie lub e-receptę. Również z punktów nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej możemy skorzystać osobiście, telefonicznie lub w razie potrzeby zrealizowana może zostać wizyta domowa. Pełen wykaz znajduje się na stronie Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy www.nfz-bydgoszcz.pl. Oglądają Państwo główne wydanie zbliżeń. Zobaczmy, co jeszcze przed nami. Wyjątkowy wieczór w Operze Nowa. Owacje na stojąco dla francuskich artystów. Same plusy majówki. Temperatura też na plusie. Nowa Lewica przedstawiła w Bydgoszczy kandydatów w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego. Liderem listy został Piotr Kowal, tuż za nim znalazła się Anna Mackiewicz. To dwoje z 10 kandydatów wojewódzkiej listy Komitetu Koalicyjnego Wyborców Lewicy. Wśród postulatów kandydatów Lewicy znalazło się także między innymi powstanie Europejskiego Funduszu Mieszkaniowego. Lewica rozpoczęła kampanię z przytupem, wykorzystując okazję 20-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. No i nic z tym dziwnego, to w końcu Lewica wprowadzała Polskę do Unii. Jeżeli w Unii Europejskiej mógł istnieć fundusz, z którego była finansowana budowa dróg, to również może istnieć fundusz europejski. To jest oczywiście zaczątek tego programu, o którym będziemy mówić. Pozostali kandydaci Komitetu Koalicyjnego Wyborców Lewicy mają zostać oficjalnie przedstawieni 6 maja na Wyspie Młyńskiej. Bydgoszcz, Dominika Sikorska. W Bydgoszczy upamiętniono ofiary wypadku, do którego doszło w zakładach chemicznych Zachem w 1952 roku. Pamięć o tragedii, w której na miejscu zginęło 15 osób, co roku jest okazją do poruszenia ważnych tematów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Krzyż i kamienne tablice upamiętniają ofiary eksplozji w zakładach chemicznych Zachem, do której doszło 19 listopada 1952 roku. W wyniku wybuchu trotylu na miejscu zginęło 15 osób, ponad 80 zostało rannych, a straty były odczuwalne w odległości 10 kilometrów. Taki ogromny lej powstał, a z budynku ani kamyszka nie było. To wszystko naokoło było rozniesione. Wybuch był efektem błędu człowieka. Do kolejnej eksplozji w Zachemie doszło w 1968 roku. Przy pierwszym i drugim wybuchu ojciec był na zmianie, tam akurat w tym czasie. To też u nas na warsztacie, tam EMA, to o metr się odsunęła ściana. Nie? Taki był podmuch tego wiatru. Od 1952 do 2005 roku na terenie bydgoskiego Zachemu w wyniku wypadku przy pracy zginęły 52 osoby. Zakład przestał istnieć w 2012 roku. Wypadków, zwłaszcza tragicznych, jest coraz mniej. W dalszym ciągu zdarzają się niewłaściwe zachowania. W tym roku mamy zdarzeń zgłoszonych 15. Natomiast to, co jest tutaj może interesujące, to z tych 15 tak naprawdę dwa wypadki śmiertelne są tylko w zakładach pracy. W ubiegłym roku w Polsce życie w miejscu pracy straciło 160 osób, a 68 tysięcy pracowników uległo wypadkowi. Coraz więcej jest też wypadków nazywanych medycznymi. Przypadki zawałów i wylewów są ważne dla specjalistów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy ze względu na przyczynę je powodującą, a tą może być między innymi stres lub przemęczenie. Sezonowo odnotowywane są ciężkie wypadki w rolnictwie. Brak przepisów regulujących pewne kwestie. W tym także pracę, no w kodeksie pracy mamy pracę młodocianych, a tutaj w rolnictwie pracują nawet dzieci. Przecież dyskutujemy na ten temat, żeby wprowadzić takie przepisy, które będą także w dużej mierze regulowały pracę w rolnictwie. Szczególnie niebezpieczne są sytuacje, gdy praca wykonywana jest przy zdjętej osłonie ciągnika lub podczepianych urządzeń. Najwięcej wypadków ciężkich, w tym śmiertelnych, zdarza się w budownictwie. Tu zagrożenie stanowią między innymi różne warunki pracy i różne warunki atmosferyczne. Pod względem ilościowym do największej liczby wypadków dochodzi w przemyśle i przetwórstwie. Bydgoszcz, Edyta Starczewska.
A teraz ważna informacja dla mieszkańców Bydgoszczy. Po zdemontowaniu kładki nad ulicą Wojska Polskiego rozpoczęła się budowa przejścia dla pieszych w tym miejscu. W związku z pracami zostanie zamknięte torowisko, a to oznacza, że tramwaje pojadą zmienioną trasą. Torowisko przy ulicy Wojska Polskiego będzie zamknięte od piątku 3 maja do niedzieli 5 maja. W tym czasie linie tramwajowe nr 2 i 9 zostaną czasowo skierowane na trasę zmienioną z obsługą ulicy Perłowej i Ronda Toruńskiego. Z kolei linia nr 11 zostanie skrócona do pętli Wyżyny, ale nie będzie obsługiwać pętli Bielawy. Informacje o zmianach można znaleźć na stronie internetowej Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Wspólne aktywności, które łączą różne pokolenia, to jedno z założeń Stowarzyszenia Gospodarstw Opiekuńczych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Celem jest aktywizacja osób potrzebujących wsparcia, m.in. seniorów czy osób z niepełnosprawnościami. Wspólne działania na terenie gospodarstw opiekuńczych mogą być odpowiedzią na zmiany demograficzne, twierdzą specjaliści. Na terenie Borów Tucholskich znajduje się gospodarstwo Elżbiety Augustyńskiej. W zaciszu domu, oprócz rodziny pani Elżbiety, można spotkać uczestników warsztatów. Można wyjść do ludzi, się zmobilizować. Trzeba się ubrać rano, na godzinę wyjść. To jest bardzo ważne, bo tak jak człowiek się zaniedba, to siedzi w domu albo nie chce się z łóżka wyjść. Miałyśmy różne prelekcje, dużo było radości. I ciągle człowiek coś nowego się nauczył, mógł przekazywać. Także dla nas to super, takie coś jest. I dziękujemy bardzo. Wspólne aktywności, które łączą różne pokolenia, to jedno z założeń Stowarzyszenia Gospodarstw Opiekuńczych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, którego celem jest aktywizacja osób potrzebujących wsparcia. Właściciele gospodarstw oferują swój czas i organizują aktywności. Uczestnicy natomiast poznają gospodarstwa, biorą udział w zajęciach i wyjazdach. Mamy różne zajęcia na terenie gospodarstwa, gdzie jest sporo zwierzaków, bo kury, gęsi, kaczki, indyki, tak? Są konie, są króliki. Kładziemy też duży nacisk na to, że te osoby, które tu są, mają czuć się spokojnie, swobodnie i po prostu mile spędzać czas. W taki sposób budują się relacje na lata. Uczestnicy się otwierają, nabywają nowych umiejętności i powiedziałabym, że wystarczą 2-3 tygodnie i ci uczestnicy się czują jak w domu, jak w rodzinie. I tak powstają niezapomniane wspomnienia i więzi, które w życiu są po prostu bezcenne. Tuchola, Karolina Ratajczak. Barok i hip-hop, takie niezwykłe połączenie przyniósł spektakl francuskich muzyków i tancerzy na 30. Bydgoskim Festiwalu Operowym. Pełno wirtuozerii, dynamiki i akrobacji przedstawienie wprawiło widzów w prawdziwą euforię. W Operze Nowa dawno nie było takich wiwatów jak po występie artystów z Francji. To było prawdziwe szaleństwo. Najpierw na scenie, potem na widowni. W końcu ten niezwykły spektakl nosił nazwę Dolce Folia i Folia, czyli słodkie szaleństwo i po prostu szaleństwo. Szaleństwo umysłu człowieka, świata, życia czy wreszcie zabawy. To niesamowite, że w XXI wieku ciągle pomysł, czy inwencja twórcza może przynieść tak niesamowity efekt, że zaskakuje publiczność, która w końcu bądź co bądź przywykła już do różnych wrażeń i nie tak łatwo ją zaskoczyć. Pierwsza część wieczoru należała do utworzonego 32 lata temu w Lyonie renomowanego zespołu Le Concert des Hostels Dieu, który do tej pory na całym świecie dał około 2000 koncertów. Artyści przeprowadzili nas przez północną część basenu Morza Śródziemnego. Mieliśmy przykłady muzyki barokowej, hiszpańskiej, portugalskiej, włoskiej, francuskiej w przepięknym, niezwykłym wykonaniu. Druga część to prawdziwa eksplozja hip-hopu. Muzycy baroku, pozostając w cieniu sceny, oddali ją tancerzom hip-hopowym, czyli francuskiemu zespołowi La Campagne Cafique. Dwa muzyczne światy weszły z sobą w dialog, tworząc niezwykłe widowisko z wyraźnym przesłaniem, choćby o niebezpieczeństwie wiszącym nad światem. Połączenie baroku z hip-hopem to pomysł naszego choreografa Murada Murzaki. Chciał w ten sposób pokazać, że to wcale nie tak odległe epoki, jak nam się wydaje. W muzyce baroku mamy bowiem do czynienia z powtarzalnością, ze swego rodzaju zapętlaniem fraz. I to samo jest w hip-hopie.
Kaskaderskie umiejętności tancerzy, szaleńcze tempo, w jakim się poruszali, budziły podziw i aplauz widzów. Gorąco oklaskiwano także pochodzącą z Kanady śpiewaczkę Heather Newhouse. To był wieczór o wyjątkowo wysokiej temperaturze artystycznej, który pokazał, jak atrakcyjne może być łączenie muzycznych światów. A 1 maja na festiwalu pojawi się zespół Teatru Wielkiego w Poznaniu, wystawiając operę Leosza Janaczka Wyprawy Pana Bruczka. Bydgoszcz, Urszula Guślecka. A więcej o tym, co dzieje się na scenie Opery Nowa w studiu Bydgoskiego Festiwalu Operowego dziś o godzinie 18.55. Teraz jednak czas na wiadomości sportowe i spotkanie z Hubertem Malinowskim. Dzień dobry, Hubercie. Dzień dobry. Zacznijmy od kolejnego wielkiego sukcesu, który zapisała na swoim koncie biegaczka Aleksandra Brzezińska. Zawodniczka sekcji lekkoatletycznej bydgoskiego Zawiszy została mistrzynią Polski w maratonie. I to już drugi taki tytuł w karierze zdobyty przez Aleksandrę Brzezińską. Nie ukrywam, że bardzo celowałam ten tytuł mistrzyni Polski. Jest to mój drugi tytuł mistrzyni Polski na dystansie maratonu. Uczucie jest niesamowite. Naprawdę coś pięknego. Było bardzo dużo momentów kryzysu. Nie ukrywam, pojawiały się myśli nawet, żeby gdzieś zejść z trasy, ale nie dopuszczałam ich w ogóle do głowy. Miałam bardzo dużo kryzysów i za to jestem sobie wdzięczna, że w takich sytuacjach pokazuję swoją siłę. A więcej wyników oraz relacji sportowych jak zwykle u nas w wieczornym serwisie o 21.45. Zapraszał Hubert Malinowski, dziękujemy. Dziękuję. A my zobaczmy, co w pogodzie, o tym teraz Magdalena Żakowska. Witam serdecznie. O dzisiejszej prognozie można powiedzieć krótko. Majówka będzie słoneczna, ciepła, no i na pewno udana. Można już ukwiecić nasze balkony i tarasy, bo nawet nad ranem temperatura nie zamierza spadać poniżej 11 lub 10 stopni. Można zaplanować dłuższe i krótsze wycieczki po regionie. Ma być słonecznie i ciepło, można poleniuchować. No i żeglarze też nie mają powodów do narzekań, bo i jutro, i w kolejnych dniach wiać będzie dość silnie. Zatem tegoroczna majówka łapie już wiatr w żagle. A prognoza bardzo przyjemna, bardzo miła. Oczywiście już za chwilę zapraszam serdecznie. Wiadomo nie od dziś, że niektórych nawet deszcz nie powstrzymałby przed rozpaleniem grilla w majówkę. Na szczęście w tym roku pogoda już teraz zrobiła formę na lato i majówka zapowiada się słonecznie i ciepło. Niech ten czas spędzą mieszkańcy regionu. Posłuchajmy. Taką piękną pogodę to najlepiej sobie pospacerować, jak jest takie piękne słoneczko, to miło się spaceruje. Ja wyjeżdżam do Wrocławia właśnie, w sumie wyjeżdżamy do Wrocławia, do ZOO, jedziemy do Afrykarium. Jest pięknie i wspaniale. Jak najlepiej spędzić czas? Aktywnie. Z przyjaciółmi, aktywnie, przy lodach. Jest tak dobrze, kocham tę pogodę. To pierwszy raz, odkąd tu jestem, a jestem od września i pogoda cały czas była zła, ale teraz nigdy nie widziałam takiej wiosny jak tutaj. No to nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć Państwu udanej majówki w zbliżeniach. To wszystko, spokojnego wieczoru, do zobaczenia.